Mogę pani odpowiedzieć, pani mnie poprosiła. Pedofilia! To jest zbrodnia! Nie dadzą powiedzieć, nawet się boi. Jest kolejka. Szanowny panie, po kolei, tak? Jako obrońca. Jako obrońca. Chciałbym wyrazić współczucia. Ja nie wiem, czy ta pani ma ochotę w tym hiszpanem rozmawiać. Ale nie, no to co jeśli będzie chciała, to podejdzie do pana. Zgoda. Ja tak jak koleżanka brałam udział w wielu dyskusjach. Zgoda jest na to? Nigdy nie odważyłam się, żeby stanąć i samej coś powiedzieć. Zazwyczaj jestem po prostu uczestnikiem i przysłuchuję się temu, co mówią inni. Ale byłam tutaj wczoraj o 18:00 i kiedy wróciłam do domu, obejrzałam filmiki z wydarzeń, które miały miejsce wcześniej. Tego, jak moje koleżanki, które stały tu z banerem, zostały strasznie potraktowane i pomyślałam, że nie mogę więcej milczeć, że muszę sama zabrać głos. Jestem z Trójmiejskich Dziewuch i tak jak koleżanka tylko wspomniała, jestem nauczycielką i też nie jestem mówczynią, więc też napisałam sobie parę słów. Wczoraj pod wpływem emocji nie sądziłam, że dzisiaj przyjdzie mi je przytoczyć. Jestem nauczycielką i codziennie spotykam się z dziećmi, takimi ze szkoły podstawowej, ale też tymi zupełnie małymi z przedszkola. Przez wiele lat, kiedy ich uczę, przewinęło się ich już bardzo wiele. I często się zastanawiam, ile wśród tych dzieci mogło zostać skrzywdzonych. Bo statystyki mówią, że tacy uczniowie musieli być, wśród moich uczniów także. Wiem, bo widzę to na co dzień, jakim wielkim nas, dorosłych, dzieci obdarzają zaufaniem. I jak łatwo, zwłaszcza tych najmłodszych, zranić czasem samym słowem, brakiem czasu czy niecierpliwością. Dzieci pamiętają o tym długo, ale przemoc czy akty pedofilskie wobec dzieci to jest coś tak niewyobrażalnie strasznego, coś czego się nie da już nigdy wymazać z psychiki dziecka. Jest to trauma do końca życia. Jest ono już do końca życia naznaczone tymi okrutnymi czynami. Całe ich dorosłe życie. Często słyszymy słowa, czemu stoicie pod kościołami? Czemu czepiamy się księży, a nie jakichś innych grup zawodowych? Po pierwsze dlatego, że tylko tutaj, wobec księży, tylko tutaj te czyny często są ukrywane, zamiatane pod dywan, ukrywane przez biskupów, a księża przenoszeni z parafii na parafię, o czym wszyscy wiedzą. Oni nie podlegają, często tak bywa, takimi samymi zasadom prawnym jak inni. Bo broni ich instytucja. Instytucja Kościoła, która wydaje się niektórym nadrzędna. Można powiedzieć, że broni się idei, a nie zwykłego, skrzywdzonego, często małego człowieka. Po drugie, księża z racji uprawionego przez siebie zawodu mają bardzo ułatwiony dostęp do przebywania z dziećmi. Jakiś ślusarz, czy strażak, czy kierowca nie mają tylu możliwości do spotkań z tak dużą ilością dzieci jak księża, którzy pracują jako katecheci, prowadzą oazy, wyjeżdżają z dziećmi na różne spotkania albo po prostu goszczą dzieci u siebie. I tu chciałam dojść do trzeciego punktu. Księża mogą te dzieci u siebie gościć i mogą się z nimi spotykać, ponieważ obdarza się ich zaufaniem. Takim ponadprzeciętnym zaufaniem. Wiele osób utożsamia ich z samym Panem Bogiem, tak jak w tym przysłowiu, ksiądz w dom, Bóg w dom. Niestety tak wielu księży tę naiwność, a także niewinność ludzi podle wykorzystuje. Manipuluje ich wiarą i poczuciem takiego wyuczonego posłuszeństwa wobec przedstawicieli Kościoła. I to członkowie tego zawodu, a nie innych, nadali sobie prawo, by mówić nam, jak mamy żyć, jak mamy postępować, tłumaczą, co jest dobre, a co jest złe. A dzięki dodatkowo spowiedzi mają dostęp do najbardziej skrywanych dziecięcych myśli. I to daje im ogromną i wiedzę, i zarazem władzę. Niektórzy bezwzględnie wykorzystują ją, wybierając sobie ofiary spośród tych, o których wiedzą, że pochodzą
z różnych zaniedbanych środowisk, o których wiedzą, że nikt się po prostu nie upomni. I nikt nie uwierzy ich słowom o krzywdzie, jaka ich spotkała. I ten pomnik, który mam teraz przed oczami, który stanął tutaj ponownie, stał się takim uosobieniem zła, które spotkało i nadal spotyka wiele dzieci ze strony księży. I ja nie wyobrażam sobie, żeby on mógł tutaj pozostać. To jest zupełnie tak, jakby po prostu roześmiać się tym ofiarom w twarz. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Jeśli widzimy tutaj obrońcy pomnika, jacy są agresywni. Dla mnie agresywny człowiek jest wtedy, kiedy nie ma argumentów. Kiedy stoi na straży przegranej, używa siły. Ja chciałem tylko krzyknąć jeszcze raz, wierzymy ofiarom, albo kilka razy. Wierzymy ofiarom! 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 Kochani, kto ma jeszcze ochotę powiedzieć coś, zabrać głos w sprawie zbrodni, którą jest pedofilia? Kto ma cokolwiek do powiedzenia w tej kwestii? Zapraszamy. Spotkaliśmy się dzisiaj spontanicznie, zupełnie spontanicznie. Proszę, chciałem powiedzieć. Tak, proszę powiedzieć. Według... No to gdzie ten mikrofon? No jak mam podejść z tym? Tu nie wolno z tym podchodzić. Nie mam mikrofonu. Chciałbym powiedzieć... Dzień dobry. Znaczy... W kamerach się trochę obco czuję, ale chciałbym powiedzieć Państwu jedną rzecz. Według mnie i miasto nasze powinniśmy sprawdzić trochę instytucje, które powinny służyć dzieciom. I może by pewnych rzeczy nie było. Pani tutaj, bo ja to uwielbiam jak starcy i inni występują w obronie, no powiedzmy w Sejmie, żeby panie mogły, no krótko mówiąc o skrobankach, no, występują starcy, dobrze, już zmieniam temat. Tak samo jest z dziećmi. Występują ludzie, którzy nie wiedzą, jak dzieci są krzywdzone, no w instytucjach, które powinny je bronić. Ma pan jakieś, zna pan kogoś, kto doświadczył przemocy w takim... Proszę pana, ja panu powiem tak, jak bym to powiedział, to panu powiem, odłożę mikrofon i panu powiem, nie? Co druga kobieta lekkich obyczajów mówi, że była krzywdzona. Dobra, nie. No więc wracamy, no więc chodzi o dzieciństwo. Może moja... Ja rozumiem, są inni do mikrofonu. No, niech pan mu pozwoli, nie skończy pan. Nie. Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj w sprawie pedofilii. Zebraliśmy się tutaj w sprawie tego, że to, co się dzieje w tej chwili, czyli przyzwolenie hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce, spowoduje taką sytuację, która zadziała się na przykład w Irlandii. Jeśli najwyższe głowy tej instytucji nie pochylą się nad tym, co się działo przez długi, długi okres czasu w Polsce, jeśli nie posypią głowy popiołem, jeśli nie postąpią tak, jak najwyższa osoba w tej instytucji, czyli papież Franciszek, jeśli nie uzna prawdy ofiar, natomiast powiedzmy sobie szczerze, to obywatele wezmą sprawy w swoje ręce i sytuacja w najlepszym wypadku będzie wyglądała tak jak w Irlandii, czyli kościoły zaczną być puste. My wierzymy ofiarom, my wspieramy ofiary, my jesteśmy w stanie wspierać ofiary za każdym razem, kiedy tylko będą miały ochotę na to, żeby powiedzieć, co się wydarzyło. Lewarkiem, no wszystko ma się. Pani, która pierwsza zajęła głos, pytała się o obrońców pomnika.
Ja spokojnie. Więc ja zajmuję głos jako obrońca i członek społecznego komitetu budowy tego monumentu. Otóż to, co pan powiedział ostatnio, w ostatnim wystąpieniu, zgadzam się z panem, pedofilia powinna być karana. Ojciec Święty dał przykład, tylko proszę zwrócić uwagę, Ojciec Święty przez dwa dni na konferencji przyjął wszystkich pokrzywdzonych, gdzie zostało udowodnione to i osądzone przez sądy w Irlandii, w Stanach, w Niemczech. Nasz ksiądz, bo ja księdza bardzo dobrze znałem, szczególnie w dekadzie lat 80., nie jest jeszcze osądzony. Są zarzuty dwóch osób, które składały informacje, jedna przez Skype'a, czyli bez obecności prokuratora, czyli pod żadną sankcją karną. Druga osoba z Gdańska, pan Wojciechowicz, który też nie zeznawał bez sankcji mówienia prawdy. Jeżeli te osoby, pani Spert i pani Wojciechowicz i pan Michał Wojciechowicz złożą zeznania w prokuraturze pod przysięgą, co się wydarzyło, okej, są to dopiero pierwsi dwaj świadkowie wiarygodni, ale wtedy, kiedy złożą w sądzie, póki nie jest oskarżony ten człowiek, a ja go znam, mówię, znałem go 10 lat, nie może być skazany. Jeżeli my wczoraj protestujemy i krzyczymy, mając na koszulce nazwę Konstytucja, nie możemy oskarżać na podstawie jednoźródłowego artykułu prasowego człowieka, który ma zasługi dla tego państwa, dla tego miasta. I tyle, i tak jest prawo. O tym mówi Konstytucja. Jeżeli bronimy w poniedziałek Konstytucji, a we wtorek zgadzamy się z tym, że dwaj bandyci przyjeżdżają i jako wandale dokonują czynu bandyckiego, my ich usprawiedliwiamy, że to jest tylko że jest to tylko obywatelski protest, no to przepraszam bardzo, to ja się pytam, gdzie jest państwo, bo jutro komuś może nie podobać się Neptun, też przyjedzie półtora kilometra stąd, założy sznurek, linę i obali pomnik. Nie, no zrobił. Są tu straty na dzisiaj wyceny na 25 tysięcy złotych. Ja mówię o Neptunie. Kochani, zanim weźmiemy się do dyskusji o pedofilii, proszę zwrócić uwagę na krzywdę i dramat osób pokrzywdzonych. To jest sprawa, która nie jest porównywalna do żadnej innej sprawy. Zgadzam się. Tak? Zgadzam się z tym. Jestem dziadkiem, ojcem i zgadzam się, że jeśli jest krzywda dziecka, trzeba karać sprawców. Tylko trzeba udowodnić tą krzywdę pierw, a potem ukarać. Ale ja mam pytanie, bo pan powiedział, że pan przez 10 lat... 10 lat. Codziennie prawie tam byłem. I pan nigdy nie słyszał o jakichś bulwersujących sprawach związanych z krzywdą? Wie pani, co ja słyszałem na hali targowej o ludziach? Nie słyszał pan nigdy? Nie, bo byłem tam. Bo ja czytałam, wie pan, niejednokrotnie w jakichś gazetach, że to była taka tajemnica Poliszynela tutaj w Gdańsku. Nie. Że wszyscy wiedzieli o tym, że ksiądz Jankowski lubił chłopców, że przebywał z chłopcami. Że to było kojarzone z księdzem Jankowskim, a pan mówi, że pan to znał przez 10 lat, tak, 10 i pan lat. Nigdy o tej codziennie sprawie, bywałem o takich tutaj, sprawach pani, nie panie słyszał. Bywałem na plebanii razem ze świętej pamięci Pawłem, który mieszkał wtedy tutaj w tej pierwszej klatce, na pierwszej piętrze, bo to jest jego dom rodzinny. Bywałem tam na plebanii codziennie, oglądaliśmy filmy. Po raz pierwszy w życiu obejrzałem tam Orwella, obejrzałem tam kapitalne filmy, bo ksiądz miał taśmotekę, wideotekę. Można było to wszystko zobaczyć. Myśmy tam byli. Ja nie odczułem, ani prezydent świętej pamięci nigdy, on nie odczuł jakiejś inklinacji pedofilskiej. Ja też. A ja właśnie słyszałam, że mówię pani, jak jest, mówię szczerze. Na plebanii jeżeli się panią, jeżeli okaże się za dwa lata, czy za rok, że ksiądz jest skazany wyrokiem, z płaczem przyjdę, będę odkręcał te śruby razem z panią. Tylko oczekuję wyroku. Nie będzie wyroku. A nie będzie.
proszę panią, można złożyć pozew, można przeciwko kurii. Jest już wyrok w Wielkopolskim województwie przeciwko molestowaniu przez zakonnika. Jest zakon skazany i zapłacił 1 000 000 złotych odszkodowania. Można, mamy wolne sądy. Szanowni państwo, wielu ofiarom nie chodzi o pieniądze, bo to nie jest kwestia pieniędzy. Tego życia nikt nie jest w stanie wycenić. To chodzi o zniszczone życie. To nie chodzi o pieniądze, szanowny panie. To chodzi o uwierzenie ofiarom. Chodzi o to, że ofiara ma siłę i ma moc, żeby powiedzieć o tym, co się zadziało. A to jest bardzo istotne. Każdy pedofil nie wybiera sobie wszystkich osób do tego, co robi, tylko wybiera te najsłabsze. Wie, w którym momencie uderzyć. Wie, do kogo może, do istniejących czasów też, szanowny panie. Jeśli, ja rozumiem, że... Rozumiem, jestem obrońcą pedofilii, jestem obrońcą imienia... Ja rozumiem. Zna pan tego człowieka z innej strony. Czy mógł mieć inną stronę? Nie wierzę w to. Bo ja... Rozumiem, że pan w to nie wierzy. Ale powiedziałem panu, jeżeli sąd skaże, no, pan wierzy, spłaczę, pan wierzy, będę wierzy. Odkręcał śruby tego pomnika. I ta pani mówiła, że się przypomniała, że tam jest czytała. No. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Ktoś z państwa może wie o tym, jak pedofile wykorzystują osoby nieletnie, jak zwabiają je do siebie, jak potrafią wykorzystać sytuację materialną, emocjonalną swoich ofiar. Ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, myślę, że warto zgłębić temat, zobaczyć, że może to być różnie. Ja dziękuję. Chciałbym podziękować serdecznie osobom, które tutaj przyszły. Bardzo dziękuję osobom, które zechciały zabrać głos. Jesteśmy kochani z wami, wierzymy ofiarom i będziemy wam pomagać zawsze. Dziękuję bardzo. Wierzymy ofiarom! Wierzymy ofiarom! Wierzymy ofiarom!